To jest jeszcze mój. Czekajcie. Mój noc. To jest jeszcze mój drodzy. W jakimś takim specjalu. Zgadza się, witam, zapraszam. Więc na przykład chciałem zachęcić do Taylor Swift z serii. Znaczy, dobra. Omawianie swoich utworów Taylor Swift, ale w zasadzie, bo się przesadza ten odcinek serii. Zachęcam do obejrzenia. Nawet wiecie, czy moi drodzy. Wiem, witamy się w dziwnej postaci. Ja tu stoję w przedpokoju. Ale dobra, moi drodzy. Co dzisiaj? Dzisiaj nie będzie dodatku szkolnego, nie, moi drodzy. Bo dzisiaj mam dla was przygotowany specjal. Czyli powiedzmy pokazywanie i omówienie niektórych rzeczy. Czyli chipsów, czy coś takiego, nie? Po prostu zrobimy dzisiaj sobie taki 15-minutowy specjal. Czyli zamiast Agim 2. Czy Agim 2 dzisiaj będzie, ale on będzie dopiero pod koniec dnia. Nie? Czy tak za godzinę półtorej, na pewno. Mam nadzieję, że się uda. A co macie uczyć na Kate'a? Moi drodzy, dzisiaj zaczynamy, ponieważ moi drodzy, zaczynamy. Dzisiaj tylko jest omówienie. Żadnej muzyki nie będzie na tym specjalu, tylko pokazanie, omówienie rzeczy. Moi drodzy. Więc zaczynamy. Już dawno chciałem nagrać taki specjal, więc... Ale nie było okazji. Więc dzisiaj zaczynamy. On ma być specjal, moi drodzy. Więc... Zaczynamy. Zaczynamy, moi drodzy. Dzisiaj jeszcze jak więc dwa, tak? Zachęcam do tej rosyjskiej serii. Jestem na beczu, że mam nadzieję, że będzie kilku wyświetleń. Dobra. Moi drodzy. To jest, powiedzmy, nazwijmy sobie taki to specjalem... Nie wiem. Specjalem dnia. Specjalem dnia, można tak powiedzieć. Czyli specjal dnia, nie? To jest taki odcinek. Dobra. Moi drodzy. I przy okazji jeszcze, jak jest okazja, to oczywiście... Moi drodzy. Omówimy sobie płytę Katy Perry, bo przecież było życie Katy Perry, więc dzisiaj wam pokażę albumy także, tak? Dobrze, moi drodzy, jak wiecie, wczoraj był co było wczoraj? Challenge chipsowy. Było cztery wyświetlenia i jedna łapka w górę, co mnie trochę cieszy. Co mnie tak cieszy, tak? Że najważniejsze, że było jakieś wyświetlenia, no. Tak, mam nadzieję, że będzie, zachęcę też innych do obejrzenia, tak? Ci, którzy są zaciekawieni, to zachęcam, tak na Kate'a. Tak wiecie, ja mam tu jeszcze chipsy, czyli mam zapas na 3 tygodnie. Dzisiaj zjem sobie zieloną cebulkę, za tydzień fromaż oczywiście z moją rodziną i salony z moją rodziną. Oczywiście też ja, no. Tak mówię, zapas chipsy mam na 3 tygodnie, więc nie jest jeszcze tak źle, nie? Dobrze, zaczynamy. No to mam tu siatkę, jako tę siatkę mam schowaną tam w jednym z moich szafek, tam nie pokażę wam jakiej. Pokazuję siatkę, to są właśnie w tej siatce są chipsy. Muszę ich pokazywać, ponieważ wiadomo, to są właśnie otwarte właśnie cebulkowe sobie tu schowam, nie? Te moje ukochane chipsy, moi drodzy. To są właśnie te salony, to są, wszystkie chipsy mnie kosztowały 10,60. No to jest oczywiście chore, ponieważ te takie TV parki to kosztują 5,30. No, przecież to jest niemożliwe. Ale to sobie jeszcze masz. Tak? Pokazuję także salon tak samo 5,30, nie? Pokazuję salonę. Ok, to są takie do wygrania, nie? To są takie specjalne metki. Wiecie, gdzie można zgarnąć nagrodę. Znaczy, mam zapas na 3 tygodnie, czy na przyszłe 2 tygodnie, tak? Tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda, są to właśnie te chipsy, nie? No właśnie, to są te dwa, a to są właśnie te paprykowe, akurat, znaczy tu są te cebulkowe, akurat wczoraj zjadłem z babcią te paprykowe, nie? Podczas spaceru, jak szliśmy. Tak? Zresztą wkrótce będzie vlog z lasu, którego sobie zapowiemy w przyszłym tygodniu, nie? No, albo jutro, bo pojutrze będzie zapowiedź vlogu z lasu, ostatniego vloga jak na ten rok. No może nie na ten rok, bo jeszcze w tym roku to pewnie będzie jeszcze, wiecie, surprise, no. To zależy jak z czasem, jak ja się wyrobię. No. Dobrze, to pokazuję. A teraz oczywiście to chowam. Oczywiście to schowam już po. Mam nadzieję, że mam nie. Tutaj nie przyjdzie. Nie. Moi drodzy. Teraz tak. To już mówiłem, nie? To są chipsy. Tak, trochę mnie to kosztowało, no ale teraz dobrze. Trochę pieniędzy wydałem, nie? Moi drodzy. No tak, teraz tak. Pokazuję Kate Perry. Pokazuję płyty. Prism, ten 5 lat temu. Pokazuję, moi drodzy, pokazuję płytę, pokazuję bez puszku.
kurwa, przepraszam za wrażenie, już wam pokazuję. Takie wiosenne, fajna płyta. Pokazuję On of the Voice 2008 rok, czy 10 lat temu. Ja w tygodniu oczywiście słucham Katy Perry, tak, tam kilka razy powiedzmy. 3-4, tak? Już nie muszę singi mówić, po prostu je pokazuję tylko, tak? Po prostu oczywiście! Pokazuję książeczkę, już nie, się nie denerwuję. Wypadło to wypadło. Co się stało, to się nie odstanie. Bo to jest takie, jak czasami się chwieje, no i wypada. No. Muszę będę się wynerwić. Pokazuję, tak? To pokazuję, tak? Tu są owoce. Pokazuję, tak? I 10 lat temu, tak? Single oczywiście wiadomo, Alcest Gill i ten, Hot and Cold. No, Hot and Cold i Alcest Gill. Zresztą to było na tej metce, którą niestety zerwałam, nie? Dobra, pokazuję Witness w zeszły rok, 9 czerwca miała swoją premierę. Oczywiście do 1 sierpnia skończyło się też koncertowa Katy Perry The Witness Worldwide Tour. Surprise. Ponieważ 25 czerwca Katy Perry w tym roku miała z Witness koncert w Łodzi w Polsce, a ja oczywiście przegapiłem okazję. No, niestety, no, co zrobię. To sobie cofnę. Pokazuję mój desk, pokazuję jeszcze raz środek. Pokazuję. Oczywiście utworów jest 15, w tym jeszcze dwa dodatkowe, Dance with the Devil oraz Act Me Egg, tak? Dance with the Devil to wiadomo, to jest diabła. No. Nie wiadomo, tak? Single to wiadomo, trzy single, tak? Ostatnim singlem jest Swish, nie Swish. Album oczywiście fajne, tak? No. Tylko, że wiecie, nienawidzę utworu Midnight Sweetness. No, więc tego, on jest najgorszy. Założę się, że wy go też nienawidzicie. Chociaż było więcej łapek w górę przy tym Midnight. Wiecie, przy audio. No. Pokazuję płyty. Wszystkie mi się podobają. Bardzo fajnie. Tak, to ma zakątek Kate Perry. Czekajcie. Dobra. No i to. No i co? Moi drodzy, no tak jak mówię, to jest taki specjal, na tym specjalnym mogą też być ogłoszenia. Więc jak widzicie, jest Agnieszka 2, na Agnieszka 2 oczywiście będzie pokonać kolejne etapy. Tak, to taka sprawa, że dzisiejsza Agnieszka 2. Agnieszka 2 jeszcze za godzinę półtorej, ponieważ my jeszcze jedziemy do mojej babci na kawę. Nie wiem, ile nam to zajdzie, czy godzinę, czy dwie, nie wiem. Mam nadzieję, że Agnieszka się nie uda. Jak się Agnieszka nie uda, to widzimy się jutro. Chociaż jutro jest poniedziałek, ale założnica Jezu, no. Jak się nie uda Cię Agnieszka 2, to będzie jutro. Proste i logiczne. Tak, jeśli chodzi o kontynuację serii Next Nights, jak mówię, kolejny odcinek z Next Nights będzie właśnie jutro, nie? Właśnie to jest kolejny odcinek. A jutro także jest kolejny odcinek z Planet Faktów. To tak mówię, bo poprzedni był w niedzielę, chyba tydzień temu. Zresztą było 13 wyświetleń lub 15, co mnie bardzo cieszy. No, cieszę się, że Was się to właśnie zaciekawiliście, więc będzie tych części więcej, oczywiście. Jaki nam będzie 3, nie? No. Ale cieszę się, że ten trzeci są Was zainteresował, więc tych odcinków będzie więcej. Taki to właśnie jest Planet Faktów, jaki Next Nights, jaki właśnie kolejny Kate film, nie? Chyba. Nie wiem. Tak jak się na Games 2, to Games 2 będzie jutro, nie? Jeśli chodzi o vlog, to oczywiście o vlogu YouTube wspomnę, nie? Albo i pojutrze. Wiecie, z tego z lasu. Nazwiedzamy piękne lasy. To właśnie chodzi właśnie o ten spacer. Nie tak piękny, przez piękną pogodę, właśnie przez słońce. Właśnie przez las Wam poprowadzę i będzie pięknie, nie? No dobrze. O vlogu jeszcze wspomnę jutro, taką zapowiedź. Mogę sobie zapowiemy na początku tygodnia przyszłego. Nie, oczywiście przypominam, że jutro jest ostatni dodatkowy odcinek z 6 sezonu, bo jutro kończymy 6 sezon, o czym wspomnę jeszcze Fungi Beans, nie? Wiecie, 6 sezon z życia gwiazd. Właśnie jutro jest jeszcze dodatkowy odcinek o Avril Lavigne, czyli jej życie, na temat jej choroby, ponieważ się zmaga z chorobą, na temat jej nadchodzącej nowej płyty, Hit Above Water, tak? Rozumiecie? No. Jest przyszły tygodnie. Więc w przyszłym tygodniu będzie vlog, tak prawdopodobnie, jak sobie zapowiem, bo może być w przyszłym tygodniu vlog. No, dlaczego nie? Więc będzie Next Nights, jak będzie szołowo, więc rozumiecie. A jeśli chodzi o dodatek szkolny, to dodatek szkolny będzie właśnie jutro, nie? Jutro jest dodatek szkolny, tak. Jeszcze o tym powiem w ogłoszeniu. No to wszystko. Tak, moi drodzy? To jest takie małe ogłoszenie, tak? To jest takie małe ogłoszenie, także na temat kolejnych odcinków, tak? Czegoś tam. Dobra, moi drodzy, jeśli chodzi o moją sławę, to teraz jeszcze przejdziemy do mojej sławy. Czyli do mojej sławy, moi drodzy, bo wkrótce będzie też dodatek ze sławy. Bo tak jak wiecie, ja wam pokazywałam tą desk koncertową, prawda? Tak jak mówię, ten koncert też wam przedstawiałem, właśnie wczoraj nie było koncertu u babci, ponieważ była Natalia Majsef. Ona nie istnieje, bo ja ją jestem, ale dobra, to są już sprawy. Prywatność. Teraz tak. Jutro, dzisiaj jest koncert w domu, jak się uda. Mój.
Tak, ze wspomnienia. Ja to wam omawiałem tydzień temu w odcinku sezonu. Więc wiecie, no, nie jest tak jak mówię, odcinki sezonu właśnie są. Więc będą rozki ze słowy. Dzisiaj jest koncert ze wspomnienia. Muszę wyszukać te utwory, bo one mi się gdzieś zapadły pod ziemię, one gdzieś są tutaj, nie wiem gdzie. Więc ja je muszę dzisiaj poszukać i wiecie, no. Zresztą dzisiaj muszę zrobić jeszcze angielskie wersje właśnie utworu, tam czegoś tam, jakieś utwory, tak, resztę pozostałych utworów, więc rozumieć. No, więc trochę mi to zajmie, ale dzisiaj jest koncert. Bo tutaj wiecie, ja będę mieć swoje koncerty do końca października, albo ewentualnie do początku listopada. Ale wygląda na to, że to nie wiem, gdzie to jest. Moi drodzy. No nie wiem, gdzie to jest. No niestety, ja nie wiem, gdzie to jest, ale tak jak mówię. Jeśli chodzi o, moi drodzy, o moje, teraz usiądę. To właśnie koncerty są. Dzisiaj jest koncert, wtedy właśnie co dwa dni koncert, więc tak w tygodniu będę mieć chyba 3-4 koncerty. Nie, oczywiście u babci i w domu. Pół na dworzu, pół w domu, nie? Oczywiście są także 3 dodatkowe koncerty, ale jeśli chcecie o tym więcej, to zachęcam do odcinka sezonu. Bo chyba tam 6 czy 7 miesięcy jeszcze pamiętam, czy 8 ewentualnie. Ale zachęcam też tak na Katie Love. Poszukajcie i sobie znajdziecie, nie? No i teraz tak, Katy Perry, Gypsy są pokazywane, nieomówione. Aha, mój nos, jeszcze jedna sprawa. Jeśli chodzi o kontynuację, czyli jak zakończymy w ogóle ten sezon, przypominam, jutro kończymy sezon Życia Gwiazd, jeszcze o tym powiem, to wtedy co my będziemy robić? No, w przyszłym tygodniu będzie na pewno vlog, będzie jakiś challenge, kolejny challenge, ale nie z chipsów, tylko jakiś inny, z innego rodzaju, z wód smakowych. Będzie to też szkolny, będzie dodatek ze słowy, więc będzie to nagrywać. I jak się w dany dzień nic nie uda, to nagrywamy na kolejny dzień te same materiały, nie? Nic się nie zmienia. Oczywiście wkrótce są także odcinki jetsetatorskie, czyli te, które były wykosowane przez tego człowieka, wiecie. No, oczywiście w tym roku, w lutym. Le! Wybaczcie. Oczywiście je nadrobimy. Więc skończyliśmy już sezon, ale w przyszłym tygodniu na pewno nie będzie żadnego ciekawego recetowskiego, ale już w przyszłych tygodniach już możemy na spokojnie zrobić 12 odcinków recetowskich, czyli nie wiem, jakieś wersze może, bo jakieś opowieści, potem te kilka z panią honorotą omówiliśmy, kilka wierszy, kilka części, więc mogę tam przeczytać, nie? Niektóre wiersze. Ale nie Jankonowskiego, tylko tam, nie wiem, to co się znajdzie, to się znajdzie, nie? Ja tam poszukam, ja tam to tam się przygotuję i te zepnam. Więc w przyszłym tygodniu na pewno nie będzie, ale już w przyszłym tygodniu będzie zapowiedź odcinków recytatorskich. Będzie ich 12 na pewno, będzie jeden sezon tylko. Więc będzie. Oczywiście odcinki recytatorskie będą. Dlaczego nie? O ile mam, wiecie, nie przełapię, jestem kanałem Katie Love, nie? Wtedy jestem skończony. Ale dobra, o tym nie mówię. Dobrze, to wszystko specjal. To jest taki mały specjal, tak jest tylko pokazywanie chipsów, ewentualnie mówienie, tak te jakieś ogłoszenia, jeszcze o tym powiem. Dlatego szkolnego nie będzie, ponieważ ja zrobiłem taki specjal dnia, nie? U nas jest piękna pogoda, moi drodzy. Widzicie, jest 20, no może bez przesady na 20 stopni, ponieważ ja nie mogę otwierać okna. No, dlatego ja mam się podmienić rękę, bo to jest tutaj ciepło, że naprawdę. Właśnie to jest konta Katy Perry, to jest się plakat, może I love you Katy Perry. Tutaj, to jest Taylor Swift. Widzicie, to jest piękna pogoda, moi drodzy, naprawdę. Piękna pogoda. To jest właśnie to, tak, to się te chipsy, to właśnie to jest ten Teenage Dream, nie? Piękny album też. Dobrze, moi drodzy, jest to piękna pogoda, słońce świeci. Pięknie po prostu. Po prostu I love you. 16 jedziemy do babci. Do babci na kawę. Mam nadzieję, że się ani widza uda. Jak się nie uda, ani widza, to będziemy się jutro, nie? No. Więc to wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że przy tym będzie kilka wyświetleń. Mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Dobra, dobrze. Do zobaczenia. To są chipsy. Tu wszystko jest to. Tu są słowa, tak? Tu są właśnie te rzeczy. Tak, to właśnie mam tu ogóle z tego, nie? Z chipsów. I co zmycie? Jeśli tu ogarnę i wtedy wkrótce jedziemy. To jest po 14, nie? No. Dobrze, to cześć. A i robię, moi drodzy. Hej. Cześć. Hej. Do zobaczenia.